Last of Us w 2013 roku było swego znaku zakończeniem, pożegnaniem z konsolą PlayStation 3, ale Sony, jak i Naughty Dog, nie chciało się jeszcze żegnać, więc rok później wydali remaster na konsolę PlayStation 4, czyli na tamtą chwilę ówczesną, nową generację. Halo, halo, tym wszystkich bardzo serdecznie, są smutne, oto moja recenzja gry The Last of Us Remastered. Fabuła na początku rozkrywa się w 2013 roku, kiedy rozpoczyna się infekcja zmutowanego kordycepsa, grzyba, który atakuje Stany Zjednoczone i zaraża każdego, kogo się da. Ty sam jednego wieczoru Joel wraz ze swoim bratem Tomiem i córką Sarą starają się uciec z miejsca zainfekowania, ale kiedy udaje mi się dostać do autostrady, córka Joel zostaje postrzelona i ginie w jego rękach. Później fabuła przeskakuje 20 lat do przodu i Joel już teraz pracuje jako przemytnik i dostaje zlecenie z moją partnerką Tess, aby zdobyć jedną skrytkę, a później spotykają osobę, która powiedziała, że podwoi ich płacę, jeśli pomogą przemycić jedną dziewczynę. Ale ta robota się zmienia i komplikuje. Wcześniej wspomniałem sam remaster, który został wydany w 2014 roku na konsolę PlayStation 4 gry The Last of Us, dodał parę nowości od siebie, między innymi używał panelu dotykowego kontrola DualShock 4, aby nawigować ekwipunek, jak i światło, czyli ten cały lightbar, który jest na padzie, zmieniał kolory od zielonego dość do pomarańczowego i czerwonego, w zależności od tego, czy jakie dostaliśmy obrażenia, czyli sygnał, nawet pokazując graczowi jego stan zdrowia, chociaż wiadomo, na ekranie jest ikonka, która to pokazuje. Dodatkowo też wszystkie nagrania audio mogły być odsłuchane przez głośnik w kontrolerze, a jak to było w oryginale, że trzeba być odsłuchiwać tych nagrań w menu. Często też ułatwieniem całego wszystkiego. Oprócz tego tam dostał ten tryb fotograficzny, czyli można wcisnąć, bodajże to jest L3, czyli nową gałkę analogową można wcisnąć i po prostu gra się zastopuje i może po prostu cykać fotki, które można później wykorzystać jako tapety, czy miniaturki do filmów. Oprócz tego dodało, jak o samej grafice też trochę została podbita grafika, zwiększony został jasność rysowania, jak i większy klatkaż, bo chyba bodajże w oryginale klatkaż był zablokowany, teraz chyba został zwiększony do 60 fpsów. Ale nie mam pewności. Wiem, że klatka został podbity, tylko nie wiem, czy on został zablokowany na wyższych fpsach, czy został ogólnie odblokowany. Sama grafika jak w oryginale i w remasterze wygląda, bo gra po prostu wygląda pięknie, to powiem po prostu. Tutaj nie będę się obijał, bo gra po prostu wygląda pięknie. I najlepsze, co ogólnie mi się w grafice The Last of Us podobało, to to, że gra pokazuje nawet po całej apokalipsie, po całej infekcji, gdzie mamy strefy kwarantanny i wychodzimy trochę na poza tymi strefami, widzimy, jak roślinność zabłatnęła całym światem, że roślinność zajęła, może nie całym światem, ale wiesz, że roślinność po prostu rozrosła się za bardzo, widać, że ta roślinność przeszła na budynki, na wszystko, co możliwe, krzaki, wszystko jest po prostu cała roślinność się rozrosła, co jest fajnym detalem, właśnie co mi się w tej grze podoba. Ale gra nawet, jakby gra w oryginale w 2013 roku wygląda pięknie, a to jeszcze było na PlayStation 3, co trzeba dodać, a na PS4 i nawet na PS5, może mam wstecznie kłopot pewności, gra nadal wygląda pięknie i nadal fajnie i fajnie podbija. Gra też chodzi płynnie, co nie mogę wspomnieć, ale gra na PlayStation 4, jak i na PlayStation 5 chodzi płynnie, nie poczułem żadnych spadków FPS-ów, żadnych innych niedrównie, że po prostu gra nie klatkowała, gra przechodziła po prostu płynnie. A sama rozgrywka w ogóle w The Last of Us jest po prostu przyjemna i gra trzyma się tych schematów, jakie gra nie daje żadnych nowych możliwości, czyli możemy, jak to było w oryginale 2013 roku, możemy dalej zmieniać, jak mam do wyboru kilka ram rodzajów uzbrojenia, które możemy zmieniać, czyli mamy bodajże 2 albo 3 typy pistoletów, które możemy wejść do ekwipunku, wcisnąć przycisk. Tutaj możemy sobie używać już pistoletu czy rewolweru. To samo się tyczy broni długiej, czy możemy mieć strzelbę, czy możemy mieć łuk, czy możemy mieć karabin wyborowy. Ale też jak nie chcemy używać broni polnej, to możemy po prostu używać broni białej, jak i nawet pięści, bo jak chcemy, to możemy podejść do wroga i zacząć ich leczyć na pięści, czy możemy użyć gasrurek, kijów,
Tak możemy coś z nim walczyć, a jak ktoś preferuje się skradać, to może używać cegłówek, może używać butelek do odwracania uwagi wrogów i poszukać ostrzy, które są w pobliżu, i po prostu użyć ostrza, aby tracić przeciwnika po cichu. No właśnie, możemy też kraftować oczywiście apteczki, są też do skraftowania różne bomby, takie różne materiały wybuchowe, które można po prostu rzucać, co może po prostu, co daje pole. Daje pole graczowi, co może zrobić, bo gra sama też sobie, można powiedzieć, że jest liniowa, ale jak przychodzi przy różnych, ale jak chodzi o potyczkę z wrogami, to pozwala nam, daje nam otwartość. Czy możemy zrobić to po cichu, czy możemy po prostu wyciągnąć pistolet i zacząć się bronić, zacząć po prostu do każdego strzelać. Więc gra daje otwartość graczowi, jak chce, tak gra. Czyli w świecie, jak i samym świecie pokazanym, jedną z Nie chcę najlepszych się tym rzeczy, dzielić. jaką menadżer odkryłem, jest to, że w niektórych pomieszczeniach, że nie mam tylko lokacji, że mam budynek, wychodzimy na zewnątrz. W niektórych budynkach czasami pojawiają się zarodniki. To są powodowane Spadamy. martwymi ciałami. Wtedy zakładamy maskę gazową, żeby się nie zarazić, i przechodzimy przez lokację. Naszym przyjacielem wtedy jest latarka, bo te lokacje mogą być same sobie ciemne. I co pozwala też, co też powoduje, że trzeba grać inaczej, bo przy zarodnikach tam mogą być zarażeni, którzy nie reagują na to, bo zarażone oczywiście, mu się nic nie zostało. Oni ma to. Ale się przy zarodnikach trzeba uważać, bo że po prostu dam jeden zły ruch i możemy też skończyć źle. Bo jak wiadomo, zarodniki to powiedzą, że po prostu jest taka mgła i po prostu nie ma, i widoczność nie jest dobra. A jeśli nie będziemy się nasłuchiwać, bo jak mamy oczywiście opcję nasłuchiwania, czyli jak wspomniałem, jak staniemy w miejscu, czy jak przy jakiejś osłonie, możemy wcisnąć przycisk i nasłuchiwać, wtedy widzimy, gdzie są wrogowie. Jak tego nie zrobimy, to możemy po prostu wpaść w zasadzkę, wpaść w pułapkę różnych wrogów. Też zagrożenie, jakie czekają nas na drodze w The Last of Us, to jest coś dobrego. Mamy też różnych bandytów, mamy zwykłych zarażonych, jak i też mamy zamki specjalne, tak jak klikacze, czy właśnie purchlaki. I z tymi trzeba uważać, ponieważ przy klikaczu, jaki nawet ogólnie przy każdym przeciwniku, jeden zły ruch kończy się tym, że zostajemy wykryci. I po prostu jak chcemy rozegrać coś po cichu, tam to nie wyjdzie, bo zostajemy wykryci, a wtedy po prostu rozpoczyna się akcja. Ale to jest to, co tym, że to jest to, że twórcy dopracowali każdego zarażonego, że nie jest to tylko typowa gra o apokalipsie, mamy zombie, tylko mamy wirusa, kordycepsa. I po prostu musimy być zawsze przygotowani, aby w ramach dobrej okazji, a po prostu w ramach wykorzystać sytuacji, czy po prostu przekraść się, załatwić przeciwników po cichu, czy. Bo nie zawsze droga na, można powiedzieć, na Rambo, czyli wyciągamy gnata i strzelamy do wszystkiego, co się rusza, jest tą drogą dobrą i po prostu trzeba bardziej uważać. Teraz was posiada też dubbing. Jest to, bo pełny polski dubbing, jest to naprawdę dobrze udany polski dubbing, czyli udało się tam reżyserom sprawić, że aktorzy głosowi, którzy podkładali głos do tej gry, wykonali naprawdę solidną, dobrą robotę. I głosy postaci czuć przez ich głos, ich emocje, jakie widzimy na ekranie, ich czuć, jak pokaż postać jest smutna, to my sami czujemy to, jak przez to, jak te głosy są dobrane, jak są też wszystkie kwestie dialogowe odegrane. I to jest jedna z dobrych rzeczy, jakie dla nas to was, bo widać, że nie czuć tego, że jakaś postać, jakiś głos po prostu nie pasuje do tej gry, nie pasuje do postaci, nie pasuje do gry. Widać, że po prostu osoby, które by zabrały się za lokalizację The Last of Us, pełną polską lokalizację, wiedziały, jaką robotę mamy wykonać i jak ma się to udać, aby po prostu wyszło to jak najlepiej. Studio Naughty Dog już wcześniej pokazało, na co ich stać, a nawet tak samo podczas samego historii konsoli PlayStation 3 pokazali, że serią Uncharted wiedzą, co robią, jakie dobre gry wychodziły, ale można powiedzieć, że The Last of Us, jak wspominałem wcześniej, jest uznawane za zakończenie, za grę pożegnalną konsoli PlayStation 3, i to czuć, że Naughty Dog z tej konsoli wyciągnęło wszystko, na czas premiery oczywiście, na dniu premiery, ale jeszcze to nie było wszystko, nie byli gotowi pokazać, co jeszcze potrafią, a to jest przyszłość, o której teraz nie będziemy wspominać, ale The Last of Us, jako, można powiedzieć, jedna z ważniejszych gier na konsole PlayStation 3,
Mogę powiedzieć, że to jest jedna z ważniejszych gier, bo to była jedna z najlepszych uznawanych, jak być ostatnia gra, czyli gra pożegnalna, która zamykała żywot konsoli w 2016 roku. Gra po prostu, a teraz dostępna nawet i na PC-ta, wreszcie w ramach The Last of Us Part 1, czyli remake'u, o którym ja tutaj nie wspomniałem, bo to się tylko na remasterze w PlayStation 4. Ale to właśnie to jest to, że teraz teraz to, żeby ogarnąć, odpalić, uruchomić, sprawdzić sobie The Last of Us, jest naprawdę proste. Teraz nie wymaga to kupna konsoli, czyli chociaż teraz by zakup PlayStation 4 byłby nawet opłacalny. Ale The Last of Us po prostu to jest gra, która jest po prostu must have, must play, że to jest po prostu gra, którą trzeba ograć. Trzeba po prostu spróbować, poczuć tą historię, poczuć więź z bohaterami. I po prostu poczuć tą fajną historię i ograć naprawdę jedną z fajniejszych gier. Bo The Last of Us to jest gra, którą naprawdę to jest, jaka to tak trochę głupio powiem, to jest trochę jak ogranie Wiedźmina 3. To jest gra, którą po prostu trzeba ograć i trzeba po prostu zagrać. Tak. A w ramach remake'u właśnie teraz jest możliwe, bo remake wyszedł na PC-ta, ale teraz widzę, że już go naprawili, bo na premierę to był naprawdę niezły krap. Ale to tak nie wspominam, wracając do oryginalnego The Last of Us. Naughty Dog przy Uncharted już pokazało, co oni potrafią. A przy Uncharted naprawdę to dobrze wyszło. No jest, co mówię tutaj oczywiście o trylogii Uncharted, czyli o jedynce, dwójce i trójce. Nie licząc, tam chyba był na PS Vita, jakieś tam inaczej. No to tak, ale wracając do The Last of Us, gra, która potrafi wciągnąć, bo ona potrafi wciągnąć, jak się wyjdzie na długie godziny, bo ta gra żyje historią, żyje fabułą i to jest coś naprawdę fajnego i przyjemnego w tej grze. Ja też, jako osoba, która właśnie grywa, dostałem tą recenzję. Szczerze, The Last of Us mam ciężko wydać jej jakąś ocenę, jakąś taką praktyczną ocenę, bo to jest ciężko naprawdę. No według mnie to jest ciężko, ktoś by powiedział, że to jest gra dycha, ktoś powie, że to jest coś innego, ale ja sam nie wiem, co mogę dać tej grze, ale teraz myślę, że po tym, co pokazałem, myślę, że The Last of Us ode mnie dostaje solidną dziewiątkę, bo nie lubię dawać, bo ja nie jestem fanem, nie jestem tego, że jest jakaś gra 10 na 10, po prostu według mnie takich gier nie ma, zawsze jest gra dobra, ale ma swoje błędy, bo umówmy się, kurde. Są gry, które mają po prostu błędy i te sprawy. Ale tak, ode mnie The Last of Us dostaje 9 na 10. Chociaż ja trzymam się tego, chociaż nie lubię oceny typowych, ale no coś, idę z zasadami, które mi dali, ale tak, 9. Więc tak, The Last of Us ode mnie dostaje 9 na 10. Więc jeśli Wam się spodobała ta już kolejna moja recenzja, zostawcie łapkę w górę. Konstruktywny komentarz, subskrypcję i ja się z wami żegnam. Był dla was smutny, mój smutny. Trzymajcie się i cześć.